Przystępujemy do punktu 4 posiedzenia. Złożenie ślubowania przez wójta. Zgodnie z artykułem 29a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym proszę wójta elekta Mirosława Brzozowskiego o złożenie ślubowania wobec Rady Gminy Męcinka. Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Daj mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Stwierdzam, że wójt gminy Męcinka Mirosław Brzozowski złożył ślubowanie wobec Rady Gminy Męcinka. Gratuluję wójtowi poparcia społeczności gminy Męcinka, a tym samym objęcia funkcji wójta na nową kadencję. Życzę wójtowi owocnej pracy, wytrwałości i dobrej współpracy z Radą Gminy Męcinka. Proszę wójta Mirosława Brzozowskiego o zabranie głosu. Szanowni Państwo, ponieważ scenariusz naszego spotkania przewidywał, że moje przemówienie będzie troszkę później, wszystko nam tak sprawnie idzie, bezkolizyjnie, więc utrzymałem zadanie Pani Arlety, że mam mówić bardzo długo, po to tylko, żeby się wpisać w scenariusz. Nie wiem, jak to zrobić, będę się starał. Szanowni Państwo, Klaro i Fabianku, bo i do Was dzisiaj przemawiam. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień to niezwykle ważna dla mnie chwila, ponieważ przed chwilą złożyłem ślubowanie na urząd wójta gminy Męcinka. To tym samym wziąłem na siebie po raz kolejny odpowiedzialność za sprawy mieszkańców naszej gminy. To bardzo ważne dla mnie i bardzo odpowiedzialne, bo robię to z pełną świadomością. Dlatego chcę Wam podziękować, że w tak ważnym dniu odpowiedzieliście na moje zaproszenie i jesteście tutaj. To dla mnie bardzo ważne. To mnie wzmacnia i dodaje determinacji. Dodaje mi determinacji do tego, żeby te ślubowanie, które przed chwilą złożyłem, dopełnić w przeciągu tych najbliższych 5 lat. Przypominam sobie, kiedy 4 lata temu jako świeży samorządowiec, świeżo wybrany wójt, stanąłem przed Państwem i dzieliłem się swoimi przemyśleniami. Dzieliłem się przed Wami, bo w znakomitej większości jesteście tutaj dzisiaj, podobnie jak 4 lata temu, przemyśleniami dotyczącymi tego, jak należy postrzegać gminę. Czym ona w swojej istocie tak naprawdę jest? Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. Gmina jako miejsce sprawowania władzy. Wtedy to mówiłem o skrajnych w swoim patrzeniu możliwościach postrzegania tej gminy. Czy traktujemy gminę jako taką dużą rodzinę? Rodzinę, w której są młodzi, prężni, pełni werwy i zapału ludzie, ale są też starsi, schorowani, będący skarbnicą doświadczeń i moralności nasi seniorzy, w której do rodziny również są dzieci, którym należy zapewnić najlepszą z możliwych
edukację, po to, żeby mogły wystartować swoje życie odpowiednio przygotowane. Że gmina to również ludzie, którzy czasami nie potrafią samodzielnie udźwignąć trudów życia. Z różnych powodów. Pogubili się, tak im się po prostu ułożyło. Że gmina to ludzie chorzy, którym należy zapewnić odpowiednią opiekę zdrowotną. A z drugiej strony, na przeciwległym biegunie jest gmina, którą możemy postrzegać jako swoiste przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo, które w tej wielkiej globalizacji, którą przecież doświadczamy, można rozliczać tylko przez pryzmat wskaźników, rankingów, sukcesów, wyjazdów i odbierania nagród. Wiecie, kiedy przedstawiałem te dwa skrajne spojrzenia na gminę te 4 lata temu, zapewniałem Państwa, że wybiorę ten model pierwszy, czyli model gminy jako miejsca, gdzie żyje jedna duża rodzina. I co się okazało po tych 4 latach? I to mówię z wielkim wzruszeniem, ale jednocześnie z wielką dumą i satysfakcją, że ten model patrzenia na gminę i zarządzania tą gminą został przez mieszkańców zaakceptowany. I pomimo, wiecie, szczególnie mieszkańcy naszej gminy, trudnej kampanii, którą przeszliśmy, ludzie w zdecydowanej większości, w ogromnej większości, uznali, że to był dobry kierunek. Że ten akcent na kwestie humanistyczne w sprawowaniu władzy jest dla mieszkańców lepszy. Tego ludzie oczekują. Tego chcą. I dali nam, dali mi możliwość kontynuowania tej misji. Zazwyczaj przy okazji tego typu wystąpień, kiedy to wójt, burmistrz, prezydent, starosta składa ślubowanie, pojawiają się różnego typu obietnice. Ja chcę Państwu obiecać, że będziemy kontynuowali to dzieło, które rozpoczęliśmy tutaj 4 lata temu. Budowania przyjaznej gminy do zamieszkiwania. Przyjaznej gminy Męcinka. Bo do tego ludzie oczekują. Mamy na to odpowiedź. U nas w gminie nastąpił swoisty plebiscyt. Tutaj nie było walki, o której marzyłem, w sensie oczywiście politycznym. Nie było walki wyborczej na programy. Ktoś mógł wystąpić i zderzyć się z tą propozycją, którą ja przygotowałem dla mieszkańców. Tego nie było. Ale ludzie dali odpowiedź. Mieszkańcy tej gminy. 85% mieszkańców tej gminy opowiedziało się za kontynuacją. Za kontynuacją tego projektu, który możemy różnie nazywać. Bliżej ludzi, pamiętacie to hasło zapewne. Gmina przyjazna do zamieszkiwania. Tak jak przez 4 lata, które minęły, tak i teraz, na te 5 następnych, chcę Państwu obiecać, że najważniejszymi słowami, które będą w tej gminie, to będzie człowiek i współpraca. I przy tej okazji chciałbym się zwrócić do nowo wybranych radnych, gratulując im tego zaszczytnego miejsca, jakie zajmują w hierarchii społecznej naszej gminy. Jesteście Państwo wszyscy przedstawicielami swoich małych, lokalnych społeczności. Tam zostaliście wybrani. Oczywiście dzisiaj Wasz mandat jest wolny i sprawujecie go w imieniu całej gminy. Gratuluję Wam tego wyboru i życzę, abyście odnosili same sukcesy. I proszę Was o to, aby tak jak te 4 lata, które minęły, były czasem współpracy.
bo to współpraca, jestem przekonany, mamy tego dowody, że się spowodowała to, że nasza gmina dzisiaj jest dawana wielu przestrzeniach jako wzór do naśladowania. Tylko dzięki współpracy jesteśmy w stanie coś zrobić. Wszyscy tutaj przyszliśmy po to, z własnej woli, żeby służyć ludziom, mieszkańcom naszej gminy. Ja deklaruję, że uczynię wszystko, żeby ta współpraca była co najmniej na takim samym poziomie jak do tej pory. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, będziemy kontynuować te wszystkie zmiany. Nie zatrzymamy się na pewno w miejscu. Dostrzegamy jeszcze wiele potrzeb. Również i w tych obszarach, którymi się już zajęliśmy. Ciągle będziemy starali się przygotowywać takie oferty dla naszych mieszkańców, które będą powodowały, że ich życie będzie tutaj przyjemniejsze, lżejsze, dobre po prostu. To nasze wspólne zadanie. Zapraszam wszystkich do tej misji. Zapraszam radnych, sołtysów, władze samorządowe naszego powiatu. Wszystkich. Dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych. Mamy wielkie dzieło do spełnienia. Nie możemy się zatrzymywać, musimy iść do przodu, bo ten, kto stoi, to się tak naprawdę cofa. Warto jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. I to niech będzie, może nie chciałbym wpadać w jakąś nutę moralizatorską, ale spodobało mi się takie hasło, które nie tak dawno czytałem gdzieś na internecie, nie mogę sobie przypomnieć, kto to powiedział, ale cechą człowieka silnego nie jest to, że niszczy innych. Pokora i uśmiech, dobro są cechą człowieka mocnego, który nie potrzebuje się dowartościowywać, krzycząc na innego na przykład. Warto o tym pamiętać. My samorządowcy jesteśmy do tego zobligowani, żeby o tym pamiętać codziennie. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. I na koniec, dziękując, chciałbym również przeprosić. Przepraszam moją mamę i tatę, że tak rzadko do Was przyjeżdżam. Kiedy byłem policjantem, nie było miesiąca, żebym ich nie odwiedził. Teraz jestem raz na pół roku i zawsze się z tego tłumaczę przez telefon. Ale chyba to rozumiecie. Pamiętasz, mamo, co mówiłaś? Mówiłaś, że ludzie będą mnie rozliczali nie z tego, że jestem wójtem, tylko z tego, co będę robił dla tych ludzi. Dlatego nie mam czasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie za zaproszenie. Chciałam niezmiernie gorąco pogratulować wszystkim Państwu radnym przede wszystkim, bo to jest Wasze święto. Gratuluję Panu Wójtowi osiągnięcia, tak? Wielkiego poparcia społecznego w tegorocznych wyborach jako nowy starosta, bo większość z Państwa jeszcze nie zdążyło poznać. Od 3 dni pełnię
tą ważną funkcję jako przedstawiciel reprezentujący nowy zarząd powiatu jaworskiego. Nie ukrywam, że ta trema też się jeszcze u mnie pojawia czasami. Co mi swoje, tak? Bo bardzo się cieszę, że to jest mi swoje, tak? To nie oznacza, że jako nowy starosta nie znam gminy Męcinka i nie znam tego, co pan wójt tutaj dokonuje. Te niezwykle odważne pomysły i trafne decyzje spowodowały, że ta gmina się rozwija, że ta gmina po prostu pięknieje. I teraz już wiem, że dzisiaj na pewno w głowie pana wójta są kolejne ambitne plany na najbliższą kadencję, na te najbliższe 5 lat. Że nie muszę się martwić o tą gminę jako nowy starosta, ale zarówno ja, jak i członkowie zarządu, tutaj między innymi pan Stanisław Witek, deklarujemy pełną współpracę ze starostwem powiatowym i ze wszystkimi gminami, bo to nie chodzi tylko o tą gminę, chodzi o wszystkie gminy, jakie są u nas w powiecie.